Dobrze. Dobra, moi drodzy. Jak powiedziałem, dzisiaj chciałbym się zająć tylko takim pewnym wprowadzeniem do tych rozdziałów. Bo już mnie Krzysiu zapytał, że czeka na rozdział 9. Ale my dzisiaj w te rozdziały nie wejdziemy. Nie wejdziemy w ten sposób, jakbyście być może sobie wyobrażali. Nie. To zostawiamy sobie na następny raz. Natomiast... Proszę? Nie. Aż tyle spotkań nie mamy, także po prostu... Chodzi o to, że te rozdziały rzeczywiście są pod pewnymi względami trudne i chciałbym po prostu troszeczkę z wami jakby o tych trudnościach porozmawiać, żebyśmy byli bardziej ich świadomi, bo być może i na to sobie jakby trochę liczę, że między tym dzisiejszym spotkaniem a następnym, mając pewne jakby uwagi z dzisiejszego spotkania w pamięci, spróbujecie przeczytać te rozdziały sobie jeszcze raz i zobaczyć, czy sami jakby nie uruchomią, jakby was samych jakby się nie uruchomią jakby nowe możliwości przeczytania różnych rzeczy. Cały czas tam odpytywałem was, czy próbowaliście sobie po tych pierwszych dwóch spotkaniach zwłaszcza przeczytać List do Rzymian, bo jak pamiętacie, i na pierwszym, i na drugim zwłaszcza spotkaniu mówiłem o różnych problemach natury tekstowej, jakie ten tekst przysparza i starałem się wam dać jakby pewne dodatkowe obszary, które warto rozważyć i znaczeniowe obszary pewnych określeń. I teraz będzie jakby spiętrzenie rzeczy, bo oprócz tego, że w tych rozdziałach 11, co tutaj napisałem, 1? Nie wiem, dobrze. W działach 9 do 11, oprócz tego, że pojawią się te same terminy, które były w tej sekwencji paralelnej, to jeszcze dojdą nowe trudności, tak? Więc rzeczywiście nagle każdy, wiele punktów po prostu, w których się będzie was może interesowały, po prostu mają przynajmniej kilka ścieżek do przemyślenia, co z tym fantem zrobić, tak? Jaka ścieżka będzie po prostu najsensowniejsza, jeśli chodzi o odczyt i rekonstrukcję tego, co robi Paweł, jaką strategię argumentacji, jaki ciąg tego wywodu wybrał. Dobrze, czyli tak, mamy na tych waszych dużych karteczkach, tu jest sekwencja A1, to co mamy za sobą, i ona miała taką cechę, że u góry była niebieska strzałeczka w prawo, tak? A część paralelna jest bardzo podobna, też ma niebieską strzałeczkę u góry, ale w lewo, tak? Czyli dzisiaj nas będzie interesować ta część. Na tych kartkach macie już zaznaczone jakąś ogólną, bez zupełnych detali i szczegółów, ale jednak ogólną kompozycję całości. Mam nadzieję, że sobie ewentualnie w domku to jakoś tam będziecie mogli sobie spokojnie pomyśleć troszeczkę nad tym. Zanim sięgniemy po to, chciałbym wam przypomnieć, bo też przy okazji omawiania kompozycji na pierwszym wykładzie zaproponowałem wam po prostu, jak widzę podobieństwa pomiędzy tymi dwoma częściami. Jest ich cała grupa na poziomie słownym, ale takich jakby koncepcji tematycznych mógłbym wymienić przynajmniej na przykład takie, tak? W obydwu tych częściach Paweł zwraca się przede wszystkim do judeo-chrześcijan, zwłaszcza w głównej części argumentacji, czyli gdzieś tam w centrach tych elementów. W obu częściach jest bardzo intensywna argumentacja z pism i to dobrze widać, jak się czyta, jeżeli się już to ma jakby porozkładane, że człowiek jest w tych rozdziałach od 1.18 do 5.21 i w środku jest tam bardzo intensywnie
albo bohaterowie przywoływani, albo właśnie teksty same. Potem wpadamy do 6-7, gdzie praktycznie tekstów cytowanych prawie w ogóle nie ma. Potem jest 8, gdzie cytowane są minimalnie, odrobineczkę. I potem znowu wpadamy w to i znowu się zaczyna od samego początku cytowanie, tak? A potem wypadamy do 12 i znowu gdzieś tam dopiero później delikatne jakieś aluzje i pod koniec ostatniego tego elementu B2 pojawia się parę cytatów. I to jest wszystko, nie? Także pod tym względem granice tych tekstów są dość wyraźne. Dobrze. W obydwu częściach bardzo mocno jest podkreślona wierność Boga Chrystusa jako wyłącznej podstawy usprawiedliwienia społeczności wszystkich wierzących, tak? I generalnie podkreślenie wierności Boga w realizacji planu wybawienia człowieka. Okej. Temat usprawiedliwienia jest dyskutowany, ale nie jest w żaden sposób jakby zupełnie pierwszorzędny. Natomiast jest dyskutowany przede wszystkim właśnie ze względu na to, jakie poglądy mają aktualnie Żydzi i z jakimi poglądami mogą się jeszcze borykać judeochrześcijanie. W obu miejscach, w obu tych częściach Paweł musi się jakoś odnieść do perspektyw, jakie mają Żydzi odnośnie swojego narodu, odnośnie planu Boga związanego z Izraelem. No i te plany Paweł w obydwóch miejscach stara się po prostu poszerzyć, nadać im właściwe granice. I te poglądy, które są kompletnie błędne, no po prostu stara się je obalić. W obydwóch miejscach, w obydwóch tych sekwencjach napotykamy dość ostre teksty krytyczne wobec Izraela. O ile w tej pierwszej części, no tam trafiły się właściwie takie bardzo krytyczne dwa. W drugim rozdziale i w trzecim to trzeba powiedzieć, że w sekwencji A2 no to aż kipi od krytyki. I trzeba powiedzieć, że ta krytyka jest bardzo ostra. W obydwu miejscach, w obydwu sekwencjach Paweł bardzo mocno, intensywnie pokazuje jakby podstawowe narzędzia Boga, które mu służą do tego, aby realizować swój plan i go chronić. Jest to łaska i sąd. Pamiętajmy o tym, że kontekst podstawowy, jeśli chodzi o łaskę, jest taki, że Bóg jako Stworzyciel udziela jakby komunikatu o sobie już w naturze, tak? I nas wyposaża jako ludzi w umysły, które są w stanie i zadać pytanie, a skąd się to wszystko wzięło, ale też nawet więcej, jaki musi być ten, który to stworzył. Takie jest przynajmniej Pawła założenie i on to wyartykułował na początku, tam gdzieś w okolicach 1.20, coś koło tego, tak? W związku z tym cała sfera życia człowieka jest w pewnej podstawowej łasce, ona się już toczy. Natomiast ta podstawowa łaska nie hamuje ludzkiego szaleństwa. Bóg dokonuje dodatkowego aktu jakiegoś właśnie realizacji planu zbawienia, o który się troszczy i który, żeby się dokończył z sukcesem, właśnie włącza to narzędzie sądu, kiedy szaleństwo człowieka jest nadmierne, i łaski, aby podtrzymywać wiarę tam, gdzie ona się po prostu rodzi i wchodzi z Bogiem we właściwą relację. To są podobieństwa między tymi dwoma sekwencjami. Jakie są różnice?
No są, ale o tym powiemy coś dalej. Na kolejnych dwóch slajdach nie będziemy tego omawiać, ale zrobiłem pewne zestawienie bardziej szczegółowe pewnych tematów i dokładnie miejsc, gdzie się pojawiają i w tej sekwencji wcześniejszej, i w sekwencji tej, która, do której się teraz jakby udajemy. Zostawiam to, jak wejdziecie w internet, będziecie chcieli sobie to prześledzić, zobaczyć, to sobie to po prostu popatrzycie, jak to tam wygląda. Także nie zamierzam teraz tego omawiać, ale no, jakieś tam są. To, że usprawiedliwienie przez wiarę, to jest jedna, tak, ale też przywileje Izraela, krytyka, wiara jako droga dla wszystkich, dla Żydów i pogan, niewierność Izraela, zwróćcie uwagę, jak to wygląda w stosunku do tej sekwencji wcześniejszej, tak? To robi wrażenie. I tutaj też ostra krytyka, tak? Mhm. Także zostawiamy to, a my, aby troszeczkę poczuć tekst, musimy już się do niego zbliżyć bardziej. No i co możemy powiedzieć o tej naszej sekwencji? No właśnie, ja sobie tutaj coś napisałem, ale powiedzcie mi, rozdziały od 9 do 11, to z czego wam się jakoś kojarzą, jeśli chodzi o trudności? Kojarzą wam się jakiekolwiek trudności z rozdziałami od 9 do 11? Bardzo dużo. No to skoro bardzo dużo, to czemu milczycie? Siostry i bracia, po prostu powiedzcie, dlaczego milczycie? Nie. To, no, dzisiaj będziemy mówić tylko o drobiazgach, ale powiedzcie mi w takim razie, z jakimi problemami po prostu się spotykamy, kiedy sięgamy po rozdziały od 9 do 11? Sprawiedliwości Bożej. Znaczy, może tak, konfliktu między sprawiedliwością Bożą, a ludzkim rozumieniem sprawiedliwości. Bo tutaj jest taki duży konflikt, kiedy czytamy o wybraniu, o Bożych decyzjach, Bożej suwerenności i nam się to bardzo mocno kłóci z naszą godnością, wolną rolą wyboru i w ogóle. Także to jest taki rozdział, przy którym przy 9 to aż iskrzy. To wymiękamy. Rozumiem. Dobrze. Jakie jeszcze macie problemy ogólnie z tym tekstem z rozdziału 9 i 10? Teologia zastąpienia. Słucham? Teologia zastąpienia. Zastąpienie, tak. Rzeczywiście tutaj no, to są rozdziały, w których wydawałoby się, że dostatecznie jasno Paweł się wyraził na temat przyszłości Izraela, a i tak potrafiły się rozwinąć różne teologie, które jakoś Izrael naturalny chciały zupełnie zmarginalizować i wyszczelić już w kosmos, niech nie wraca. Także to rzeczywiście tak. Mhm. Jakie jeszcze trudności macie z tym tekstem? Zwróćcie uwagę, że teraz wymieniacie określone jakby już takie teologiczne jakby kwestie, tak? Jak sobie tu z tym poradzić. Czy tylko takie problemy macie z tym tekstem? Okej. Okay. Zwróćcie uwagę, że ja mając granicę 9 do 11 przypuszczam, że czytając ten tekst dużo więcej problemów mamy właśnie gdzieś w okolicach właśnie 9 i 10 rozdziału, ale już w 11 mam wrażenie, że już nie jest. Bo 11 tam od któregoś momentu mam wrażenie, że komuś może nie pasować. Tak? Ale to już inna historia. Natomiast w 11 Paweł już nie pisze w jakiś sposób aż tak moim zdaniem zawiły, pisze do bólu jasno i to jest znowu przykre dla niektórych, że aż tak jasno. I coś jest na rzeczy, że te trudności tutaj, w tej końcówce tego, o tych granicach, są innego rodzaju, jeżeli są jakieś problemy, niż same językowe, same problemy w wyrażeniu myśli przez Pawła. Co charakteryzuje w takim razie po części te teksty? Te rzeczy, które tutaj wymieniłem jako problemy, to one są takie, które po prostu gdzieś jakoś do mnie docierały jako podnoszone,
ale też takie, które rzeczywiście, mam wrażenie, rzeczywiście istnieją. Tak? Chyba w Biblii Poznańskiej jest wspomniane, że w tych rozdziałach Paweł tyle razy cytuje Stary Testament, co we wszystkich swoich pozostałych listach. Czyli niezwykle intensywnie. Jakby sobie zaznaczyłem, jakby wszystkie wersety, które były napisane, to dotąd mielibyście praktycznie co drugi werset, albo prawie w każdym wersecie byłoby jakiś taki markerem zaznaczone, że jest jakiś cytat. Bardzo dużo. To rzeczywiście. Zaraz przetestujemy to, przeczytamy trochę tekstu, po prostu, żeby się z nim przypomnieć sobie. Ale to jak widzę, jak się ludzie męczą przy czytaniu 9 rozdziału, to widzę, że ten tekst ma liczne zwroty myśli, takie jakby przeskoki. Tłumacz i czytelnik chce czytać to jako tekst ciągły, czyli że z kolejnego zdania wynika coś następnego, ale kiedy widać, że po prostu patrzysz na twarz tej osoby i ona czyta to i się skupia, ale jakby to się miało połączyć z tym poprzednim, co nie? I czyta dalej, bo musi, ale to jest walka. No, obserwowałem to kilka razy, mam nadzieję, że zaraz dzisiaj też sprawdzicie, jak to jest. Więc to jest trudność. I to jest obiektywne, jest pytanie, z czego wynika i tyle. Jest wiele cytatów, ale jest sporo cytatów takich, które uznawane są za jakoś wątpliwie cytowane, tak? Czyli specjaliści mówią: Pawle, co ty robisz? Jakim prawem mogłeś użyć pisma do argumentacji na taką rzecz w takim temacie? No i tak, oczywiście, ponieważ to jest napisane Paweł, no Paweł jest dobrze pisze wszystko, ale tak w niektórych takich komentarzach to piszą, ale jak on na to wpadł? Mówią to grzeczniej. Czyli bardzo wątpliwe cytowania. Wątpliwe to jest ocena komentatorów, to nie jest moja ocena. Dobrze. Tekst zawiera wiele skrótów myślowych i obrazów. No i teraz jest pytanie, jak jest obraz, to jest pytanie, czy ja rozumiem obraz. A jeżeli to jest obraz ze Starego Testamentu, to czy ja dobrze rozumiem jakby ten duch, ten klimat, w jakim ten obraz funkcjonował wcześniej. No i to jest wyzwaniem, bo oczywiście te obrazy, które mamy, one jakby po części czasami żyją już swoim własnym życiem w Kościele i utarło się, że pewne rzeczy coś znaczą i nikomu przez myśl nie przejdzie, że mogłyby znaczyć coś innego. Pytanie, czy to jest trafne rozpoznanie danego obrazu. Także podsumowując to wszystko razem, no rzeczywiście w tym miejscu, w tym obszarze pojawia się wiele miejsc, które są po prostu trudne interpretacyjnie. Interpretacyjnie też ludzie po prostu mają problem, bo mają określone ogólne założenia co do Pawła, co do myśli Pawła. Zaraz będziemy czytać, bo chcę, żebyśmy przeczytali ten spory obszar tekstu. Spotkamy się chociażby z tym, że dla niektórych ludzi to, co czytamy w wersecie 9.5, niech ktoś przeczyta werset 9.5. Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Tak. Więc problem polega na tym, że oczywiście Greka nie ma tam żadnej interpunkcji i po prostu cały czas jest mowa od końca do końca tej całej wypowiedzi o Chrystusie. No i dla kogoś będzie problemem, jak Paweł mógłby, pisząc również do judeochrześcijan, tak po prostu, tak ordynarnie wprost powiedzieć: Chrystus, Bóg błogosławiony. W związku z tym stawiają przecinki i mówią, że po prostu, a tu jest zmiana. Tak? Jakby założenia wstępne grają rolę, co chcą zrobić potem z tym wersetem 5. Tak? Jeżeli uważają, że to nie jest możliwe, bo po pierwsze na przykład ktoś nie uznaje Chrystusa za Boga, tak? No to w tym momencie Paweł nie mógł tak napisać. A jeżeli ktoś uważa, że po prostu Paweł może tak nawet i uważał, ale na pewno by tego nie zrobił, bo by to zakłopotało jego odbiorców, no to mówi, no to jednak to zmiękczmy. Są różne powody, założenia wstępne czytelników, które powodują, że ten tekst nie może być przeczytany tak, jak jest, nie? Ale uprzedzając nieco fakty, zwróćcie uwagę, jak ten tekst cały jest ogólnie zbudowany. Ogólnie tylko wam powiem o tej zewnętrznej ramie, żebyście mieli jakieś pojęcie, bo odniosę się do teraz
do właśnie do tych trudności elementarnych z tym tekstem. To, co macie na niebieskich ramkach, tak, to jest rama. I tam widzimy, że na początku będzie Paweł, który się troska o swój lud. Tak? Oczywiście nawtykał mu na ile wlezie, jeszcze mu nawtyka, ale według pism, więc zgodnie, ale się o niego troszczy. I zwróćcie uwagę, że na końcu wraca znowu temat Izraela i Paweł ujawnia prawdę o tym Izraelu naturalnym, że to się wszystko kiedyś poukłada. Oczywiście, jak odpowiedzą wiarą, ale to się wszystko poukłada. No. Czyli temat Izraela, tam jego przywilejów i jednak złego wyboru, niewyboru, jakby braku wiary w Chrystusa, tak, tam się pojawia. I tutaj, że to się wszystko poukłada i te rzeczy, które właśnie dostali jako swoje bogactwo, kiedyś jakby, no, wejdzie wszystko na swoje miejsce. Na dole tekst, który kończy tą całą ramę, to jest doksologia skierowana do Boga za właściwie jego plan zbawienia, który jest jakby nie do wymyślenia przez człowieka, tak? To wszystko od niego idzie. Ten tekst nie mówi o tym, że Bóg to jest taki mądry ktoś, że po prostu ma tyle wiedzy, że nikt tyle wiedzy nie ma. Nie, to Jezus, Paweł o tym w ogóle nie mówi. Mówi o planie zbawienia. To, co tu jest napisane w tych ostatnich wersetach, to jest mowa o tym niepojętym Bogu, ale w kontekście jego planu zbawienia, jak on to wszystko wykombinował. I to jest doksologia, tak? To jest tekst uwielbiający go. I ten fragment, końcówka z wersetu 5, tak? 1:9-5, to jest doksologia, ale chrystologiczna, tak? I zwróćcie uwagę, mieliśmy już w tych tekstach, któreśmy omawiali, ileś takich miejsc, kiedy Paweł właśnie zestawia obok siebie syna i ojca, którzy albo robią coś podobnego, albo od nich te same rzeczy wypływają, albo w jakiś sposób się dopełniają w określonym aktach względem właśnie realizacji tego planu. Czyli jeżeli po prostu odsunę od siebie uprzedzenia, tak, to powiem, nie dziwi mnie to, że Paweł wyraża się tak jasno, ponieważ on w innych miejscach, w tym tekście, też będzie robił to samo i już wcześniej to robił, tak? Więc ja nie muszę się jakby na wstępie jakby uciekać od tego, że po prostu Paweł na pewno tak nie mógł napisać, tak? Nie widzę powodu, dla którego tak nie miał napisać. Zwłaszcza, że pamiętacie, jakie jest moje założenie, przynajmniej jeśli chodzi o właśnie tą wierność Chrystusa. Drugie nasze spotkanie, dość dużo żeśmy poświęcili na to czasu. Dlaczego uważam, że takie podejście, które do faktu sprowadza się do stwierdzenia, Chrystus jest Bogiem, który właśnie wiernie realizuje obietnicę właśnie wybawienia człowieka i dokonuje tego dzieła przez wcielenie, no w jakiś sposób się po prostu łączy moim zdaniem. Pamiętacie, tam była jakby argumentacja w oparciu o Księgę Habakuka. Dobrze. Okej. No to w takim razie przypomnijmy sobie tekst, tak? Mam prośbę, żebyśmy wszyscy mogli to śledzić, to proponuję, żebyśmy czytali jednak stąd, tak? Z tego wydruku. Z tego wydruku. I mówiąc krótko, chciałbym, żeby się ktoś inny z tym męczył. Przy czym przeczytamy tylko ramki od początku do końca czerwonej, dobrze? Tylko tyle. Tak? Od początku do końca ramki czerwonej, tej ostatniej zielonej i niebieskiej już nie będziemy czytać. Kto będzie czytał? Kto się zgłosi na molo i będzie czytał? No? Ja pierwszy biorę. Dobrze. Głośno, Łukaszu, głośno. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamie, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim, albowiem ja sam gotów byłem modlić się za to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierza i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Ale nie jest
tak, jakby miało zawieść Słowo Boże. Albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy. W oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. Ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu. Jak napisano, Jakuba umiłowałem, a Ezawem zgardziłem. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest mi sprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuję się, nad kim się zmiłuję, a zlituję się, nad kim się zlituję. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego. Mówi bowiem pismo do Faraona, na to Cię wzbudziłem, aby okazać swoją moc na Tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc, nad kim chce, pokazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże Ty jesteś, że zadajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy ganicarz nie ma władzy nad gliną, żeby z niej samej bryły, z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę? A uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Jak mówił Ozeasza i jak też Ozeasza mówi, nie mój lud nazwę moim ludem i tę, która nie była umiłowana, nazwę umiłowaną. Będzie tak, że w tym miejscu, gdzie im powiedziano, będzie tak, że na tym miejscu, gdzie im powiedziano, nie jesteście ludem moim, nazwani będą synami Boga żywego. A Izajasz woła nad Izraelem. Choćby liczba synów Izraela była jak piasek morski, tylko resztka ocalana będzie. Bo Pan wykona wyrok rychło i w krótkim czasie na ziemi. Jak przepowiedział Izajasz, gdyby Pan zastępów nie pozostawił nam zarodzi, stalibyśmy się jak Sodoma i bylibyśmy podobni do Gomory. Cóż wtedy powiemy? To, że poganie, którzy nie dążyli do sprawiedliwości, sprawiedliwości dostąpili, sprawiedliwości, która jest z wiary, a Izrael, który dążył do sprawiedliwości z zakonu, do sprawiedliwości z zakonu nie doszedł. Dlaczego? Dlatego, że było to nie z wiary, lecz jakoby z uczynków. Potknęli się oni o kamień obrazy, jak napisano. Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i skałę zgorszenia, a kto w niego uwierzy, nie będzie zawstydzony. Bracia, pragnienie serca mego i modlitwa zanoszona do Boga zmierzają ku zbawieniu Izraela. Daj im bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłują ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest zakonu. Człowiek, który spełnił zakon, przezeń żyć będzie. A usprawiedliwienie, które jest z wiary, tak mówi. Nie mów w sercu swoim, kto wstąpi do nieba, to znaczy, aby Chrystusa sprowadzić na dół, albo kto wstąpi do otchłani, to znaczy, aby Chrystusa wywieźć z martwych w górę. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest Słowo, w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy Słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz. Albowiem sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu, a ustami wyznaje się ku zbawieniu.
zbawieni. Powiada bowiem Pismo, każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty na wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, którego nie uwierzyli? A jak mają uwierzyć w tego, o którym nie słyszeli? A jak usłyszeć, jeśli nie ma tego, który zwiastuje? A jak mają zwiastować, jeżeli nie zostali posłani? Jak napisano, o jak piękne są nogi tych, którzy zwiastują dobre nowiny. Lecz nie wszyscy dali posłów dobrej nowinie, mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Wiara tedy jest słuchanie, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Ale mówię, czy nie słyszeli? Ależ tak. Po całej ziemi rozległ się ich głos, a słowa ich dotarły aż do krańców ziemi. Ale mówię, czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada, przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz waży się nawet powiedzieć, dałam się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. A do Izraela powiada, cały dzień wyciągałem ręce swojego ludu nieposłusznego i opornego. Pytam więc, czy Bóg odrzuci swój lud? Bynajmniej, przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Ale czy nie wiecie, co mówi Pismo Eliaszu, jak uskarża się przed Bogiem Izraela? Panie, proroków tych pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam. Znaczy na moje życie nastaje. Ale co mówi mój wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc? Czego Izrael szukał, nie osiągnął, ale wybrali, osiągnęli. Pozostali zaś ulegli zatwardziałości, jak napisano, zesłał Bóg na nich ducha znieczulenia, dał im oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą, aż do dnia dzisiejszego. A Dawid powiada, niechaj stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaćmią się ich oczy, aby nie widzieli, a grzbiety ich pokrył na zawsze. Dobrze. No i co? Teraz już wiecie, o co chodzi, co nie? Nie, bo czasami nie wiadomo, a czasami jak się przeczyta, to od razu wiadomo. Jakoś tak milczycie, nie wiem. Nie wiem, co o tym myśleć. Jeszcze jedna wspominka. Zwróćcie uwagę, że właśnie z tej części tekstu, dokładnie z wersetów 30, nie, zaraz, 10, 2 do 5, tam jest taki element, który po prostu ja komentowałem też w ramach drugiego spotkania, kiedy tłumaczyłem się właśnie, dlaczego uważam, że Paweł nie ma w swoim zestawie jakby poglądów dwóch ekonomii zbawienia, ale tylko jedną, tak? Zwróćcie uwagę, że tutaj bardzo blisko siebie mamy dwie tezy, które wyglądają zupełnie sprzecznie, przynajmniej przy takim tłumaczeniu, jaki jest przed nami. Chodzi mi o coś takiego, tak? Daje mi bowiem świadectwo, że mają gorliwość dla Boga, ale gorliwość nierozsądną, bo nie znając usprawiedliwienia, które pochodzi od Boga, a własne usiłując ustanowić, nie podporządkowali się usprawiedliwieniu Bożemu, tak? No i tutaj wydaje się, że Paweł mówi o usprawiedliwieniu Bożym i już wcześniej je przecież przedstawił przez Abrahama, czyli usprawiedliwienie, które jest ufundowane na łasce Boga i odpowiedzią jest wiara, zaufanie Bogu, tak? Teraz to jakby przywołuje i mówi tylko teraz do Żydów aktualnych, którzy mają ten pomysł na to, że przez uczynki prawa. No i dalej kontynuując tę myśl mówi, albowiem końcem zakonu, końcem bądź celem, bądź spełnieniem jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Czyli jakby trzyma się jeszcze tego cały czas,
tej tezy, którą mówię. Tak bowiem Mojżesz pisze o usprawiedliwieniu, które jest z zakonu. Człowiek, który spełni zakon, przez nie żyć będzie, tak? No i mówiąc krótko, nagle dostajemy obuchem w łeb, jeżeli po prostu myślimy, że przez zakon Paweł rozumie jednak te po prostu przykazania, to nagle mówimy, no to w końcu jednak no to jedna ekonomia czy dwie, tak? Ponieważ już się wypowiadałem na ten temat i będziemy jeszcze troszeczkę mówić o tutaj ewentualnie możliwościach tłumaczeniowych tego, to teraz już nie będę do tego zatrzymywał, ale chciałbym was zwrócić uwagę, że po prostu czasami czytamy rzeczy, które są sprzeczne ze sobą, bo nagle się okaże, że po prostu to co, Bóg miał ostatecznie dwie Boże koncepcje, czy Boża koncepcja jest jedna, tak, odnośnie usprawiedliwienia. No, z jednej strony zgodziliśmy się, dochodząc do tego miejsca, że no, Paweł przedstawia Bożą koncepcję, no ale potem Paweł cytuje z prawa, kto wypełni, ten będzie żył. No to a skąd się wzięły te słowa w prawie, tak? No wydaje się, że to właśnie Jahwe mówił do Mojżesza, zapisz tak, bo tak to ma być. No i no to w końcu, no to o co chodzi, tak? No to czy Bóg właśnie zmienił zdanie w tej kwestii? Paweł cały czas argumentuje, że nie zmienił zdania. No i tak dalej, i tak dalej. Także nie będę teraz się na tym zatrzymywał, tylko chodzi o to, że czasami czytając tekst, tak bardzo nam się uleżą pewne tezy, które się wypracowały jakby w dyskusji nad określonymi księgami, że potem już czytając to nawet nie wychwytujemy pewnych takich mocnych zderzeń treściowych i nie reagujemy na to, tak? No to jest coś, na co trzeba byłoby uważać, nie? Okej, okay, pięknie to przeczytaliście, bardzo dziękuję. W związku z tym pozwólcie, że skomentuję, jak ja widzę problemy, z którymi się po prostu przychodzi nam borykać, kiedy się bierzemy za te rozdziały, tak? O paru rzeczach już wspomniałem i one potem skutkują tym, że albo one funkcjonują już w nas, albo przynajmniej w tekstach, które czytamy w komentarzach. Wyróżniłem sobie przynajmniej podstawowe, dla mnie przynajmniej na razie, być może ktoś by mi jeszcze podpowiedział, to sobie zanotuję, 4 źródła podstawowe zupełnie problemów, które mamy, kiedy sięgamy po te rozdziały. Więc po pierwsze, czasami myślę, że jak źle wystartujemy z założeniami wstępnymi, czyli co to jest, jakaś ścianka? Mam się uśmiechać? Żeby się zdjęcia, to po prostu zlitujcie się. A po prostu Marek, ale wszyscy cię obcinają, nie chcę nic dodać. Dziękuję, ja będę pamiętał. Będzie, będę, dobra. Okej. Zwróćcie uwagę, że bardzo dużo zmieniają same założenia wstępne, tak? Jeżeli tekst, czy tekst jest interwencją, czy nie jest, tak? Czy jest raczej wyrażeniem swojej nauki. I to od razu zupełnie zmienia jakby całe podejście do tych rozdziałów, tak? Bo jeżeli ktoś zakłada z komentatorów, że list do Rzymian jest po prostu próbą ekspozycji Ewangelii Pawła, no oczywiście trochę tam wspomniał o jakichś tam może drobnych problemach, ale to te problemy go w ogóle nie interesują tak bardzo, to nagle potem w tych takich komentarzach na przykład pojawia się przy przejściu do tych rozdziałów dodatek, tak? Jako ktoś ma koncepcję jakby całego listu, ale rozdziały 9 do 11 to jest taki dodatek, który po prostu no, Paweł dodał, bo doszedł do wniosku z jakiegoś powodu, że no, a jeszcze o tym wam nie napisałem. Jeżeli jest interwencja, no to mówiąc krótko, te teksty, które są w tych rozdziałach 9-11, one cały czas mają olbrzymi potencjał pracowania u odbiorców, tak? One są tak mocne emocjonalnie, tam po prostu są takie po prostu hasła, że one muszą wywierać wpływ na odbiorców. Tak? Czyli pytanie, jakie ktoś sobie postawi założenie i potem to będzie wpływać na czytanie tych rozdziałów. Po drugie, czy Pawła w ogóle interesuje bardzo, czy w ogóle środowisko judeo-chrześcijan? No i trzeba powiedzieć, że bardzo wiele komentarzy powstało właśnie z taką perspektywą, że oczywiście Paweł jest świadomy, że tam są jego rodacy, my też powinniśmy być tego świadomi, ale ewidentnie list jest napisany do pogano-chrześcijan i przede wszystkim ich Paweł w swoich wypowiedziach ma na myśli, jakby na uwadze. Co to powoduje, tak?
Ano powoduje to, że skoro pogano-chrześcijanie są głównymi odbiorcami, to potem pojawia się presja, aby cytaty, które Paweł wyciąga, no, były dla tych pogano-chrześcijan jakoś takie, no, jakby dla nich, nie? No i na przykład pojawia się taki fragment właśnie, już wam go znajdę, było to czytane, sekundeczkę. Dobrze, mamy 11 rozdział, trzeci, panie, nie wiem, czwarty rozdział, ale co mówi wyrocznia Boża? A ja nie jesz. Och, kolender. Zaraz. Okej, troszeczkę wyżej. 10:19. Czy Izrael nie zrozumiał? Jako pierwszy Mojżesz powiada: przez naród, który nie jest narodem, wzbudzę w was zawiść. Przez naród nierozumny przyprowadzę was do gniewu. A Izajasz, i to właśnie element mnie tutaj interesuje, a Izajasz waży się nawet powiedzieć: dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Objawiłem się tym, którzy o mnie nie pytali. O kim myśli Paweł tutaj? No głośniej. Poganach. O poganach. Dobrze. No to teraz sięgamy po prostu do Izajasza 65:1, tak? I czytamy, co tam jest. 65:1-2. Tak, macie? 65:1-2. Tak. Byłem przystępny dla tych, którzy o mnie nie pytali. Dałem się znaleźć tym, którzy mnie nie szukali. Oto jestem, mówiłem do narodu, który nie był nazwany moim imieniem. Tak? Ale przez cały dzień wyciągałem swoje ręce, czyli to jest kontynuacja, zwróćcie uwagę, do ludu opornego, który kieruje się własnymi zamysłami, kroczy niedobrą drogą, do narodu, który ciągle zuchwale mnie drażnił, składając ofiary w ogrodach i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, że gdybyśmy sobie to przeczytali od początku, bo tam wcześniej jest właśnie mowa o... Tak? To jest to mowa po prostu o Judzie. A? O Żydach. To jest kolejna wypowiedź taka żalu Boga i sądu w pewnym sensie nad ludem, który go nie szanuje, nie czci, odstępuje. I 9 pisze: dlatego wywiodę z Jakuba potomstwo, a z Judy dziedzica moich gór, tak? Czyli to jest tam troszeczkę dalej. Mówi o jakby dalszych tam jeszcze konsekwencjach, swoich planach i tak dalej. W każdym razie rzecz polega na tym, że tekst jest oryginalny w całości o tych, a nie o poganach. Tutaj pogana w ogóle jakby nie ma śladu. No i teraz właśnie się pojawia pytanie. Skoro nie ma śladu, no to Pawle, co ty robisz, tak? Ale zwróćcie uwagę, to pytanie jest takie. Ponieważ ktoś, kto uważa, że tekst jest do pogano-chrześcijan, jak znajdzie taką myśl, to ma takie skojarzenie. No, my byliśmy tacy, tak? W związku z tym robi się sytuacja taka. Założenie dla pogano, chrześcijan. No to w takim razie mamy tekst. W takim razie ten tekst mówi o, czy jakiś tam, fragment Starego Testamentu mówi o poganach. Zaraz. No ale okazuje się, że kiedy się go przeczyta, to ten tekst mówi, no ale nie bardzo to widać. No to zaczyna się po jakimś czasie w komentarzach czytać, że ten tekst jednak mówi o poganach. Ten z Izajasza. Może Izrael te pogany. Dlaczego? No bo skoro Paweł uważa, że to jest... inaczej. Skoro tekst jest dla pogan, tak? Skoro list jest dla pogano-chrześcijan, tak?
to ten fragment ze starego tego musi być dla poganów chrześcijan, a skoro Paweł tak uważa, to znaczy, że... to znaczy... on problem jest dalej. Okej. Pomieszałem to troszeczkę. Okej. W każdym razie zaczyna się troszeczkę takie kręcenie w kółko, tak? Zaczęło się od założenia. Narysuję to wam później przy innym fragmencie. Natomiast chodzi o coś takiego, że ktoś zakłada od założenia, które jest dopiero hipotezą, rzutuje potem na tekst oryginalny i wmawia się Pawłowi, że w takim razie, skoro on tak rozumie, no to znaczy, że tamten tekst musi taki być, co nie? I potem przy komentarzach czasami tego tekstu ktoś mówi, że no, oryginalnie może on tak nie pasuje, ale skoro Paweł tak uważa, to widocznie coś nie musi być, że idzie w tym kierunku. A ja wam mam propozycję taką, że po prostu nie idźmy tą drogą, raczej zbadajmy nasze założenie wstępne i być może nie będziemy musieli robić takiego po prostu takiego kręciołka. Dobrze. Okej, okay. W każdym razie takie są skutki założeń, tak? Jakie są cele Pawła względem odbiorców, tak? I teraz znowu, jeżeli ktoś jakby uważa, że przede wszystkim Paweł spisze list, bo chce ich zachęcić do tego, żeby się dołożyli do jego misji w Hiszpanii, to będzie akcentował inne rzeczy, a jeżeli ktoś zrozumie, że po prostu pracuje nad każdym ze środowisk, aby je podnieść, a potem ostatecznie zintegrować, to też będzie rozumiał, dlaczego Paweł poświęca akurat tym ludziom, z których środowiska jest, tyle uwagi, aby im właściwie poukładać w głowie. Tak? Dobrze, założenia wstępne bardzo rzutują na te rozdziały. Wierzcie mi, jest cały szereg fragmentów, no. Bo te założenia wstępne o tych poganach, no to, to pewnie się bierze stąd, że wiersza 21, bo tam jest cytat najpierw o tym Izajasz, zawsze bada się powiedzieć, że się znaleźć w tym, nie? A 20 jest Ado Izraela, mówi co jedzie, wyciągają ręce do ludu nieposłusznego. No to skoro tu jest Ado Izraela, mówi to... Ale to A jest Kai, ale Kai to jest I. No. I tyle. Czyli I. Czyli I do Izraela mówi. A tam jest. Tam jest A, czy jest. No to zobacz. Właśnie tam nie ma Kaj, tam jest. No, zobacz co tam jest. Gdyby było Kaj, to by szło zrozumieć. No to zobacz co tam jest. Proste to Izrael Gej. To zaś Izraela mówi. Czyli do, no i okej, to w takim razie, jeżeli nie ma. Stąd ci może wziąć, że jeśli do Izraela jest ta druga część, to znaczy na to. Że ta pierwsza była opogana. No, rozumiem, ale wydaje się, że nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Ale jest taka możliwość. No właśnie teraz tak, możliwość. No, ale skąd by się ta miała możliwość wziąć, tak? Pytanie, czy Paweł cytat, który ewidentnie mówi o Żydach, tak. Nagle zastosuje do pogan. Jest pytanie. To jest takie pytanie, po prostu. Jak zaczniemy mówić, że wszystko jest możliwość, no to jest, w tym momencie zaczynamy pytanie po prostu, jak Paweł posługuje się rzetelnie pismem, tak? O to chodzi. Bo to w gruncie rzeczy takie jest pytanie. No i rzeczywiście, chodzi o to, że po prostu założenia wstępne, jakie... Krzysiu, założenia wstępne właśnie, jakie się pojawiają wobec listu do Rzymian generalnie, potem skutkują to, że jest wiele egzegetów, którzy uważają, że Paweł używa w sposób bardzo wątpliwy cytowania. I takie jest wtedy. Ja uważam, że tak nie jest, ale to za chwileczkę po prostu to wynika właśnie z pewnych... Właśnie ustaleń, tak? Albo pójdziesz w jedną stronę, albo pójdziesz w drugą stronę. Dobra, zajmijmy się jeszcze innymi rzeczami. Rozpoznanie stylistyki wypowiedzi Pawła i wydaje się, że to są rzeczy tutaj, w tych rozdziałach bardzo ważne, tak? Bo o ile w rozdziałach 1.18 do 5.21 Paweł starał się pisać w miarę czytelnie. Może za wyjątkiem 5.12.21, czyli tego takiego podsumowującego zestawienia takiego trochę poetyckiego o Chrystusie, który jakby usprawiedliwia i przezwycięża ten grzech, który wprowadzony jest przez pierwszego człowieka, tak? To cała reszta jest w miarę jasno opisana. Tutaj ten tekst właśnie zbiera moim zdaniem po prostu ktoś jakby decydując się, że to trzeba czytać linearnie, czyli nie tak z takimi wycinankami jak ja, po prostu w sposób naturalny będzie chciał łączyć pewne rzeczy. A jeżeli jest ten tekst nie linearny, ale taki w ramach właśnie retoryki biblijnej, trochę właśnie taki poszatkowany, to dość często się zdarza, że te teksty po prostu potrafią mieć
istotne przesunięcia myśli pomiędzy kolejnymi kroczkami. Tłumacz będzie chciał to napisać, jakby sprawić, żeby to się czytało w sposób ciągły. A oni tego nie robią. Tak? Oni przechodzą z kroku do kroku i teraz pewne... No i to jest właśnie kwestia... Pójście w tym kierunku powoduje czasami właśnie, że generuje to określone problemy. A jak się to łączy z tym, tak? Bo chcemy to połączyć, jako cząstki kolejne, tak? Taka ma być ciągłość wywodu Pawła. A jeżeli na przykład ten tekst jest taki, to ciągłość idzie bardziej tak, tak? I może się okazać, że te pęknięcia są istotniejsze, z którymi po prostu nie tak łatwo sobie tutaj znaleźć jakieś takie właśnie ogniwo, które po prostu powoduje łatwe przejście. Dobrze. Po drugie, właśnie, jeżeli ktoś się zdecyduje, że jest do tekst do pogan, no to po prostu będzie oczekiwał tekstu, który będzie dla pogan czytelny, dostatecznie czytelny. Tymczasem mamy tutaj olbrzymie problemy, po prostu to jest ilość skrótów i myślowych, tych przeskoków, jak to Paweł łączy logicznie po prostu jedno przejście z drugim, to jest naprawdę trudna historia i dlatego trzeba sobie zadać pytanie, czy tekst jest dostosowany do odbiorcy z pogan czy z Żydów, tak? Trzeba powiedzieć, że ta ilość cytatów jest jakąś podpowiedzią, tak? Oczywiście po 20 latach po prostu od nawrócenia, tam ta społeczność ma dość lat, tam paręnaście, no to trzeba powiedzieć, że ktoś, kto ma dostęp do pisma, no to może po prostu się okazać po prostu całkiem dobrym fachowcem, tak? To nie jest tak, to jest dość dużo czasu. Ale trzeba powiedzieć, że Paweł stawia tutaj bardzo mocną jakby poprzeczkę wysoko, jeśli chodzi o odbiorców. Wydaje mi się, że tutaj również właśnie od tych różnych elementów, tak, jak się wcześniej powybiera, potem jest kwestia jeszcze tego kontekstu. Z tym tekstem jest tak, na całe szczęście, że jeżeli popatrzymy na rozdziały, załóżmy w całości, tak, 9, 10, 11, to jeżeli się właśnie tak traktuje jako dodatek do całego listu, to człowiek po prostu sam wyciągając to mówi, to jest wewnętrzny w pewnym sensie kontekst dla mnie, tak? I muszę sobie jakoś radzić w ramach tego. I myślę, że sobie by ludzie poradzili, gdyby chcieli solidną część rozdziału 11 wykorzystać do czytania tych części, ponieważ tutaj Paweł wrócił do języka prostego. Ale tego się nie robi. To się interesuje nas jakby ze względu na temat bardziej Izraela i pogan, a nie patrzy się, co tutaj się mówi o wierze i o związku z Bogiem. A tutaj się o tym mówi. O łasce, o sądzie i o związku z Bogiem, co jest podstawą wejścia, odbudowy. Tam jest w sposób bardzo mocno powiedziane. Izrael tak, jak porzucą mnie wiarę, jaki problem? Ale jak jej nie porzucą, no to co ja im poradzę? Czyli zwróćcie uwagę, nie ma czegoś takiego, co byłoby tutaj zapisane językiem typowym dla Starego Testamentu właśnie, czyli dostosowanego do Żydów. Tam wiele rzeczy, które są jakby wynikają z postaw ludzkich, ale zaczynają jakby przyjmować stan już jakby permanentny, zostaje przeformułowane na to, że to uczynił Bóg. Tak? Czyli Bóg z jednej strony użala się, że jego naród nic nie rozumie, nic nie pojmuje, robi głupoty, czemu się nie nawróci, tak? Czyli użala się i mówi, no weźcie się nawróćcie, przecież jaki problem, przecież pomogę wam, tak? Ale potem mówi, mów do ludu, który po prostu ma uszy, a nie słyszy i tak dalej, tak? No i potem mówi, no a o co chodzi? No to pewne typowe sformułowania dla Starego Testamentu są właśnie takie, zwłaszcza w takich mowach sądu prorockich, że przeformułowują postawy, które podejmują ludzie na orzeczenie Boga. Tak? Czyli możecie przeczytać to w księdze Jeremiasza, możecie to czytać jakby w Izajaszu, jeżeli czytacie tylko po kolei, to najpierw mamy sytuację taką, że najpierw jest przedstawione to, jak grzęzną ludzie sami z siebie, tak?
zapadają się coraz bardziej w dół i Bóg co chwileczkę mówi, ale może tak, a może z tej strony wam pomogę, a może byście zareagowali na to, a może w tak. Nic, nie idzie. Co nie? Oczywiście, tam są pewne ciapeczki takie małe, pojedyncze wersety, mówią, ale są tacy, którzy czają bazę, tak? Są tacy, którzy wiedzą o co chodzi. Okej, okay, tak? Ale Bóg chcąc zareagować na całość, próbuje jej jakoś poderwać i okazuje się, że oni mówią nie i już. I wtedy pojawiają się określenia, które właśnie mają taki właśnie charakter, że mówią, że żeby się nie nawrócili, tak? Mają uszy, oczy, uszy, ale mów do nich, ale po prostu oni ale się nie nawrócą i tak dalej. To dla nas brzmi, jakby to wypływało. Ta sytuacja ostateczna człowieka wypływała z działań Boga, z jego decyzji, z jego wyboru, tak? Ale tymczasem, gdybyśmy korzystali z kontekstu, jaki nam Paweł dostarczył, tak, to byśmy pamiętali, co tutaj zostało powiedziane 1:18 do 32, tak? Jak to się stało, że coś zapada? Bo się buntuje. Buntuje się na tyle jakby konsekwentnie, że w końcu mówi Bóg, no to połknij tą żabę całą i już, no koniec, ja cię mogę powiedzieć, tak? Czyli i wydaje go na pastwę swoich własnych decyzji, swoich własnych wyborów. Czyli zwróćcie uwagę, gdybyśmy tylko chcieli skorzystać z kontekstu, który nam dostarcza sam list do Rzymian, tak? Czyli ta sekcja paralelna, początek, i potrafili odczytać to, co jest wyrażone w stylistyce Starego Testamentu i mowy prorockiej, i z pomocy 11 rozdziału, to byśmy wiedzieli, że tutaj Paweł używa kodów typowych dla Starego Testamentu, ale językiem bardziej naturalnym wypowiedział się o tych sytuacjach w innych miejscach, tak? I w tym momencie to by nas nie przerażało. A kiedy czytamy o tym, co właśnie jakby mówimy, Bóg wybrał i powiedział, a ty będziesz do bani od urodzenia i co mi teraz zrobisz? I już. No i co? Zrobisz mi coś? Zwróćcie uwagę, to jest olbrzymi problem, ponieważ jakby nie wyczuwając tej specyficznej właśnie stylistyki, którą poddają nam teksty Starego Testamentu, my nagle zapadamy się w ciemną dziurę z obrazem Boga, który jest nagle po prostu kompletnie jakbyś nie do rozwiązania, tak? I nagle będziemy czytać list Jana, Bóg jest miłością i tak dalej, Bóg dobry jest, naśladuje się jest charakterem, że chcecie być dziećmi, to po prostu i nad złymi, i nad dobrymi się litujcie. O co tu chodzi w ogóle? Co to za historia, tak? Jeżeli po prostu nie wychwycimy specyficznej stylistyki, tak? Wyrażania myśli, która czasami niestety nie może być przeczytana dosłownie, nie dlatego, żeby po prostu mieć awersję, bo po prostu rzeczywiście jest wszechwładny i może robić co chce, ale po prostu daje się nam poznać tak właśnie, że jest miłością i jest miłosierny i jest wierny i próbuje człowieka wydostać, abyśmy po prostu pewnych rzeczy po prostu nie wciskali mu, kiedy on w innych miejscach komunikuje się z nami dostatecznie czytelnie. Dobrze, Holender, jasne. Ja myślałem, że nie zdążę, tak? Że będzie wolny dzisiaj jakiś. Okej, okay, dobra. Dobrze, zwróćcie uwagę teraz jeszcze jedna rzecz. Tradycje wyznaniowe, tak? To jest jeszcze jeden element, ponieważ bardzo łatwo nam po prostu tak. Albo nie mamy zmysłu apologetycznego, ale mówiąc krótko, chcemy być po prostu oddani Bogu, posłuszni i autorytety nas po prostu jakby formują. Normalna rzecz. Jakby w procesie dorastania duchowego, to jest normalne. No ale mówiąc krótko, nieprzypadkowo mamy różne teologie, tak? Nieprzypadkowo i akurat te rozdziały czasami, jeśli chodzi o niektórych teologie, no to są jakby pole bitwy, tak? Jedni uważają, że to jest dowód absolutnie na to i tak, a to jak gdzie tam w ogóle o tym nie ma, co to jest zupełnie o czymś innym, nie? I tak dalej. I problem polega na tym, że my możemy z jednej strony wejść w element tych sporów, bo mamy zmysł taki apologetyczny, więc będziemy chcieli bronić określonego stanowiska. Albo jesteśmy, jeśli chodzi o tradycje wyznaniowe, to że jesteśmy wychowani i osłuchani z określonym sposobem czytania tych tekstów z tych rozdziałów, niektórych ich wersetów, zastosowań niektórych wersetów, no przecież wiadomo, tam 10 czy 10, 17, jak tam było.
Co? O, właśnie, no, są pamięć, no nie? O, i co tam pisze, co nie? Jeśli ustawisz swoimi wyznasz, że już jest Panem, uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Dobrze, zwróćcie uwagę, jaka to jest formuła? To jest wyznanie, w komentarzach pisze tak. No ale jeżeli przypadkiem ja się nie pomyliłem, przypadkiem, bo to jest bardzo prawdopodobne, że ja się pomyliłem, jeżeli ten środek jest również do judeo-chrześcijan przede wszystkim, no to może być pierwotne znaczenie kompletnie inne od tego, jak żeśmy wyrośli w zastosowaniu tych słów, tak? Jeżeli, tak? To jeszcze okaże się. 9.15 się zajmiemy za chwileczkę, więc po prostu zobaczymy, co z tego wynika. W związku z tym mamy naprawdę cały poważny zbiór i większość tych rzeczy jest związanych właśnie z tym, że Paweł w tych rozdziałach pisze do Żydów w ich stylu, korzystając z kodów starotestamentowych, które dla nas czasami po prostu są jakby niedostatecznie okiełznane i w związku z tym po prostu popadamy w pewne zamieszanie. No szkoda, ale tak to po prostu bywa. No, każdy język ma swoje takie psikusy, jakbyśmy zaczęli wymieniać te, które w języku polskim funkcjonują i my rozumiemy ich znaczenie, ale jakby je rozebrać na te sformułowane na logikę, to po prostu nikt nie wie, dlaczego się tak mówi, no ale wiemy, że to znaczy to i tyle, tak? W angielskim nas bardzo śpieszyło, że jest coś zimne jak kiszony ogórek, czy coś w tym rodzaju, tak? Czy zielony ogórek? Nie, jak ogórek, czy zimny jak ogórek. Co? O jaki ogórek? Co za historia, co nie? No więc, dobra. Gdzieś tam takie coś było. Mam nadzieję, że niczego nie pomieszałem. Dobrze. W związku z tym, jeżeli by tak miało być, to musimy się przygotować na to, że przy tym naszym podejściu, które ma takie ustalenia, tak? List jest interwencją, Paweł jest zainteresowany judeochrześcijanami, tekst jest paralelny, co macie już na swoich wydrukach. Jest dostosowany do odbiorców Żydów i czytając go uwzględniamy konteksty i ten lokalny z 11 i ten podstawowy z 30 sekwencji, którą żeśmy omawiali przez ostatnie dwa spotkania, to nas prowadzi od razu jakby w inną przestrzeń czytania tego tekstu, tak? I to jest to, żebyście wiedzieli. W związku z tym zwroty i perswazja Pawła do judeochrześcijan nas nie dziwią. Paweł szuka sposobu połączenia dwóch środowisk, z których Żydzi mają większe problemy z tym właśnie, jak sobie poukładać teraz to życie chociażby ze swoimi rodakami, którzy wywierają na nich presję, tak? Jeśli chodzi o kompozycja 9-10, no to propozycja jakiegoś porządku i logiki, tak? Jeżeli wyczuwamy przypadkiem czytając te teksty, że coś tu się przesuwa albo coś się zmienia i nie bardzo kleją się na te cząstki, no to co wam dałem, no to jest jakaś propozycja logiki właśnie wywodu tego Pawła i ja będę ją komentował na następnym spotkaniu, żebyście też jakby zrozumieli, co mam na myśli przez te wycinanki. Poza tym zbadanie szerszych kontekstów cytatu ze Starego Testamentu i to jest jeszcze coś, co chciałbym zrobić dzisiaj, tak? Czyli weźmiemy kilka cytatów, które są w tym fragmencie i zobaczymy, jak to sobie, jak one żyją w tych oryginalnych fragmentach, aby się zastanowić, czy na pewno takie, a nie inne znaczenia przyprowadzają do tekstu Pawła w tych rozdziałach. Tak? Takie jest jakby to ćwiczenie sobie wykonamy. Uwzględnienie specyficznego języka tradycji biblijnej opisującej relacje pomiędzy Bogiem i człowiekiem. Te trudne sformułowania, właśnie, które my odbieramy jako Bożą, jakby takie określenie kogoś do tego, że po prostu a tobie się już i tak nie uda, to trzeba wziąć po prostu sobie lekturę Jeremiasza i Izajasza i sobie przeczytać po kolei, tak? Kiedy one się pojawiają? W jakim stanie lud jest już, kiedy one zostają jakby użyte przeciwko w tym momencie zdecydowanie temu ludowi w określonym stanie? Zobaczycie, że to nie jest takie proste, arbitralne powiedzenie, a ty nic, tak? Ale musicie sobie prześledzić. Jeremiasza się bardzo do tego nadaje i Izajasza też się do tego doskonale nadaje, tak? Dobrze. Jeśli chodzi o te konteksty, no to wsparcie tekstów jasnych. To jest w ogóle generalna zasada, tak? Przy próbie interpretacji tekstu bierzemy się z jakiegoś powodu za te najtrudniejsze, zapominając o tym, że czasami właśnie całkiem niedaleko mamy podpowiedzi czytelniejsze.
podobnie było na ostatnim wykładzie, jak wam tłumaczyłem, że te słowa z 5, 12 do 21 są bardzo mocnymi skrótami myślowymi i one same, gdyby nie było wcześniejszych wypowiedzi Pawła odnośnie usprawiedliwienia i dzieła Chrystusa, byłyby niesłychanie trudne do interpretacji, tak? Ale one jakby kończą cały długi wywód, którym Paweł po prostu wypowiedział się dostatecznie jasno, dlatego teraz one, jako pewne podsumowanie zgrabne, poetyckie, ono może istnieć, tak? Natomiast gdybyśmy wzięli tylko to, byłoby to niezwykle po prostu trudne do zinterpretowania. Dobra, widzimy w tym, skoro weźmiemy ten kontekst pod uwagę, że te nasze rozdziały po prostu kontynuują rzeczy, tematy, które już żeśmy wymienili ileś razy, więc już nie będę ich czytał. I już. Dobrze. W związku z tym, przede wszystkim jaki mamy problem, to to, żeby zrozumieć, to jest slajd jeszcze z pierwszego albo z drugiego wykładu, bo akurat do tych rozdziałów się to bardzo, bardzo odnosi. Więc największe problemy mamy właśnie z tym, że Paweł pisze do Żydów po żydowsku i przywołuje teksty ze Starego Testamentu. Raz Starego Testamentu, często Septuaginty, czasami robi jakieś miksy, jakieś kombinacje, ale ewidentnie zakłada ich znajomość u odbiorców, tak? W stopniu całkowicie jakby takim, że potrafią wiedzieć, że następuje aluzja bądź cytat. Paweł oczekuje, że odbiorca zrekonstruuje znaczenie wskazane przez odwołanie do Starego Testamentu i powiąże z wypowiedzią Pawła, tak? Czyli oczekuje zaangażowania od strony odbiorców. Czyli zwróćcie uwagę, tu się nie zgadzam jakby z tymi, którzy uważają, że Paweł byle jak cytuje. Uważam, że Paweł cytuje dobrze i ma ku temu określone powody, czyli mówiąc krótko, wyzwaniem dla nas jest to, że po prostu my zrozumiemy, co jest mówione w tym oryginalnym tekście, bądź co nie jest mówione w oryginalnym tekście i jak się to ma do tego, co uważaliśmy wcześniej i to skorygowane znaczenie spróbujemy zastosować w tych rozdziałach. Paweł nie wyjaśnia znaczenia podsumowanego przez dane odniesienie do Starego Testamentu, ale zakłada, że odbiorca zna je lub potrafi je odczytać. I to jest największy problem. W związku z tym Paweł cytuje na przykład jakiś tekst tamtąd. I no i co, Pawle, tak? No, niektóre są dla nas jasne, ale dla niektóre są wcale takie niejasne. Jednym z takich niejasnych sposób za chwileczkę się zajmiemy. I prawie każdorazowo odniesienie do Starego Testamentu wymaga uchwycenia wymowy wskazanego tekstu w szerszym, oryginalnym kontekście, tak? Bo kiedy się tego kontekstu szerszego jakby nie przepatrzy, no to łatwo po prostu mówiąc tylko się pomylić, a Paweł nie zawsze używa określenia, które po prostu samo w sobie jest najczytelniejsze pod słońcem, tak? Bez tego kontekstu, z którego zostało przywołane. Dobrze, czyli po prostu właściwie czeka nas jakby od nowa praca co do takich rzeczy, aby rozpoznać w ogóle kierunek tych rozdziałów, co do wartości argumentów poszczególnych jego części i co do znaczeń wnoszonych przez teksty przywoływane ze Starego Testamentu. To jest coś, z czym sobie będziemy musieli poradzić. Jest 5 po, fatalnie. Myślałem, że to będzie, kurczę, 15 minut. Ja tu, kurczę, no, brak mi słów. No dobra, zróbmy teraz tak. 5 minut przerwy tylko i bierzemy się za ćwiczenia z tych fragmentów dziwnych. Już.